Dwa dni dobrej zabawy i mnóstwa atrakcji zaoferował Bożencin w ostatni weekend sierpnia. Drugi dzień imprezy to przede wszystkim promocja lokalnych produktów, a zwłaszcza grzybów. Tak więc była degustacja potraw z grzybów połączona z konkursem, nagradzano również kosze pełne grzybów. Gmina Bożencin stawia na swoje, więc na scenie zatańczyły dzieci z formacji Mali Bożencanie, a dopiero potem przyszedł czas na koncerty na scenie głównej. Jako pierwszy zagrał zespół Lachen. Głównie opieramy się na muzyce lechowskiej i ta muzyka jest tutaj znana. Dzisiaj zagramy na pewno materiał z naszej pierwszej płyty, czyli to będą autorskie utwory o tematyce lechowskiej, ale też tradycyjne melodie lechowskie, więc będzie energicznie, rockowo, tanecznie. Na scenie pojawiła się też gwiazda wieczoru zespół Piersi. Podczas tego koncertu wszyscy przybyli, bawili się w rytm takich utworów jak 07 Zgłoś się czy Bałkanica. Piosenka, która odmieniła życie muzyków zespołu Piersi, wywróciła wszystko do góry nogami. Bardzo fajna piosenka, przynajmniej dla nas. Nigdy nam się nie znudzi, bardzo ją kochamy. Wakacyjna i taka na koniec wakacji też chyba będzie dobra. Znaczy ja bym chciał, żeby ta piosenka nie tylko na koniec wakacji była, ale na rozpoczęcie roku szkolnego. Niech się dzieciaki z uśmiechem na twarzach uczą pilnie w szkołach, bo to do nich przyszłość naszego pięknego kraju należy, więc ogólnie ta piosenka powinna przez cały rok towarzyszyć ludziom, oczywiście ci, którzy ją lubią. Niech śpiewają sobie przez cały rok, nie tylko na wakacje. Jak podkreślają organizatorzy, takie imprezy są potrzebne. Dni gminy Bożencin to sztandarowe wydarzenie w całorocznym kalendarzu organizowanych imprez. W tym roku odbywała się już 9. edycja Dni gminy Bożencin, a w ramach tego wydarzenia 14. edycja Bożenckiego Święta Grzyba. To jest impreza, która przez lata wyrobiła sobie markę i ma swoją renomę już w Małopolsce i nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju. Dzięki temu przybywa do nas wiele osób, fanów dobrej muzyki, przecież koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej i nie tylko w ramach Bożenckiego Święta Grzyba i finału Dni Gminy Bożencin, ale również sympatyków dobrej zabawy. Przybywają do nas całe rodziny. Staramy się dobierać tak program imprezy, żeby był odpowiedni dla różnych grup. Staramy się przygotować program w taki sposób, żeby sobota była bardziej pod młodzież, choć niekoniecznie, ale tych młodszych ludzi zapraszamy na sobotę. Natomiast niedziela chcemy, żeby była takim dniem świętym dla rodziny. Takie wydarzenie chwali też wicemarszałek województwa małopolskiego. No, przede wszystkim wielkie święto tej miejscowości, bo przede wszystkim patrząc na ilość osób, które uczestniczy w tym wydarzeniu, to naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem, ale przede wszystkim pod względem również organizacyjnym, że wszystko zapięte na ostatni guzik. Widać, że tutaj są dobrzy gospodarze, którzy nie tylko dbają o własną gminę, patrząc w kontekst taki infrastrukturalny, inwestycyjne, ale również starają się zapraszać do siebie gości. Województwo Małopolskie jak zwykle oczywiście dokłada wszelkich starań, żeby imprezy plenerowe, imprezy, które integrują, które skupiają różnych odbiorców, były dofinansowane z budżetu. Tak też czynimy poprzez dofinansowanie bezpośrednio z budżetu, ale również w ramach naszych programów, które są cały czas ogłaszane, które są przez nas realizowane i myślę, że z pozytywnym skutkiem, że mieszkańcy sobie również to chwalą, że województwo włącza się w dofinansowanie i w zapewnienie funduszy, chociażby nawet częściowo, bo nie zawsze jesteśmy w stanie, żeby w pełni zaspokoić organizatorów, ale zawsze swoją cegiełkę dokładamy do tego, żeby imprezy były organizowane na wysokim poziomie. Dodajmy, że na finał Dni Gminy Bożencin organizatorzy przygotowali pokaz sztucznych ogni. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.